Sponsorem relacji jest przedsiębiorstwo przewozowo-handlowe Libropol, spółka jawna z siedlisk. Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich przybyłych na koncert kolędowo-noworoczny w wykonaniu Orkiestry Dętej Przyłębska w Siedliskach. Okres świąt Bożego Narodzenia jest dla nas wszystkich czasem wyjątkowym i ważnym. Dzielenie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd to symbole wzajemnej jedności, miłości i pokoju. Dla nas jest to również czas radosnego kolędowania. Trochę czasu upłynęło, odkąd gramy, a gramy te koncerty od 2002 roku, więc jest to 18 koncert, wchodzimy w koncertową dorosłość i myślę, że tak jak poprzednie koncerty, ten koncert też cieszył się bardzo dużą oglądalnością, bardzo dużo ludzi przyszło i dopisało jak zwykle. Orkiestra w 45-osobowym składzie wystąpiła. Przygotowywaliśmy się do koncertu już od dłuższego czasu. Tradycyjnie już co roku gramy koncerty, w których oczywiście kolędy. Kolędy jako podstawowe utwory, bo chcemy tą piękną polską tradycję kultywować wspólnego kolędowania. Ale oprócz tego jest to okazja też do zaprezentowania nowych utworów, które orkiestra specjalnie przygotowuje na ten koncert. Także ten rok nie odbiegał od innych. Oczywiście forma tego koncertu była troszeczkę inna, bo przedtem występowaliśmy wraz z teatrzykiem, jakieś tam przedstawienia były. W tym roku zagraliśmy koncert stricte wykonany przez orkiestrę i też właśnie z naciskiem na nowe utwory. Zawsze wdzięczni słuchaczom, bo nasze ćwiczenie, nasze granie ma sens, jeżeli
jest odbiorca tego, co my tworzymy. Jesteśmy amatorami, więc staramy się oczywiście przygotowywać jak najlepiej i jak najlepiej zagrać. Myślę, że publiczność to docenia i zawsze ta publiczność nam dopisuje, towarzyszy i jest wierna naszej orkiestrze, bo co roku tutaj przychodzi. Więc jesteśmy za to serdecznie wdzięczni i wszystkim właśnie, którzy przychodzą, którzy słuchają orkiestry nie tylko tutaj w siedliskach, ale także w innych miejscach, gdzie gramy. Orkiestra składa najlepsze życzenia noworoczne, bo jest teraz okres Nowego Roku, więc wszelkie pomyślności, wszelkich potrzebnych łask, zdrowia, szczęścia i żadnych problemów słonecznych, samych pogodnych dni, a muzyka, którą tworzymy, niech te dni upiększa i ubogaca.